Dobry. O, jak to ciemno jest. Tam się świeci, a tu Pixelbox. Cóż za przygoda. Znowu nie pamiętam, co będzie w tym miesiącu, ale coś będzie. Czuję, że coś w tym kartonie jest. Ja tu widzę Funko Pupy. Pierwsza rzecz, naklejeczka. Chyba będzie Pokemonowo, bo widzę też Funko Popa Pokemonowego, więc zajmijmy się nim. Pierwszą rzeczą z Pixelboxa w tym miesiącu jest ten pan. Munchlax, ewentualnie Goinfrex, albo Mamfaxo. Nie wiem, które to jest w dowodzie, które dla znajomych, a które dla rodziny. Ja się coraz bardziej przekonuję do tych popów. Jest mi z tym źle, no ale one trochę bujają. Ten jest... Jaki on jest uroczy, no, jaki on jest uroczy. A jaki miły w dotyku, taki, kurde, inny. Oczywiście główka mu się obraca jak to w Funko Popach i to nie są malowania, tylko to są różne rodzaje plastików złączone, tak samo stópki i przez to wygląda bardzo ostro. Jest naprawdę, jest okej. Ale oczka mu się błyszczą nawet. Bogusiowi też się błyszczą oczka, ale Boguś kosztuje 2000, a taki Funko Pop kosztuje w okolicach 60-70. Czy jemu się tak oczka błyszczą? Masz, zobacz sobie tego muchlaksa. Przytyło się po kastracji, przytyło. Wkurzałeś mnie przez 8 godzin w pracy, cały czas, non-stop, calutki czas. Masz bana teraz. To była chwila do filmu, lubienia cię. Nie no, super, fajne. I podobają mi się teraz też te wkładki z tyłu. Znaczy, no wiadomo, nie, to jest kartonik, ale zawsze coś tam się z tyłu dzieje z tą figurką. Czy nie mogą przestać robić remont? Widzę tutaj też drugiego popa, ale żeby troszeczkę odsapnąć, zajmiemy się koszulką. Koszulka czarna, kto by się spodziewał? I mamy tutaj jakiegoś smoka na kiju. Ciężko jest mi go zdefiniować. Zielony jest i ma kulki. Kto to jest? Czy są tu osobistości, które są w stanie tego szczytać? Ja tutaj widzę Funko Popa z Dragon Balla. Bala, bola. I prawdopodobnie to jest jakiś smok stamtąd. Bo tam chyba były smoki, nie? No smocza kulka, no musi... Dragon Ball, no musi być tam smok. No to może jest ten smok. Wystarczy na polski przetłumaczyć, to wiadomo, czym jest serial. Bajka. Anime. Kolejną rzeczą jest Funko Pop i jest to, uwaga, Guldo. Wygląda jak postać, której bym bardzo nie lubił. Ale ma wypustki na czole. Nie tylko na czole, on ma trądzik jakiś. Cysty? W sumie nie do końca wiem, o co mu chodzi. No ale jest zły, no widać, że jest zły, no to musi być zły. Czoło mu się marszczy, brwi. No to musi być zła postać. Też tak tę rękę trzyma jak Jehowi. Ale też wykonany spoko. Nie, no malowanie. Tutaj już mamy do czynienia z malowaniem i malowanie, jak to w Funko Popie, czasem mogłoby być lepiej. Ale źle też nie jest. Masz, zobacz co. To jest Shrek. No dużo popowo w tym miesiącu, ale no spoko. Ostatnia rzecz, oprócz przypinki, która jest taka sama jak naklejka, mamy bidon. Bidon. Bidon Zeldy. Zeldy się tu nie spodziewałem. Tego się spodziewałem. Co on wierci? Ściany? Nowy budynek, nie ma co wiercić. Już co mieli, to wywiercili. Na zatyczkę, nie ma uszczelki. Plastik tutaj, z tej strony. No taki amelinowy bidon, licencjonowany przez Nintendo z 2023 roku, czyli całkiem, no powiem, że świeżynka, nie jakaś wyprzedaż magazynu. Nie można do zmywajki wkładać, nie można wkładać do mikrofali, bo wybuchnie, ale można, uwaga, umyć. A, i ja nie dałem znać, co będzie w następnym Pixelboxie. I w następnym Pixelboxie będzie, uwaga, Deadpool, X-Meny oraz The Boys. Chłopaki jakieś, nie mam pojęcia, kim są chłopaki. To jakiś boys band? The Boys from Barracks? Chłopaki z baraków! Chłopaki z baraków w następnym miesiącu w Pixelboxie. No i tak by się prezentował ten box w tym miesiącu pańskim. Jest okej, okay. Są dwa popy, które są całkiem nieźle wykonane. Ten uroczy jest, oczka mu się świecą. Jest bidon na wody. To tyle, dajcie znać, jak wam się podoba ten box i czy wiecie, kto to jest, bo ja nie wiem, to się chętnie dowiem. A wy co, no się trzymajcie i miłego życia.